Celestyna Grzybyta, dobry wieczór. Ostatnie dni przynoszą w Polsce sporo opadów deszczu. Dzisiaj najmocniej pada w części południowo-wschodniej, a to dlatego, że nad tymi regionami znalazło się centrum niżu. Ten niż dość szybko się przemieszcza na wschód. Jutro on znajdzie się już na pograniczu Rosji i Białorusi, ale w wielu miejscach może jeszcze padać, bo nad centralną Polską będzie zalegał front, który podzieli nasz kraj na cieplejszą część południową i chłodniejszą północną. Tymczasem w nocy na południu i południowym wschodzie nadal będzie mocno padać. Miejscami może spaść kolejne 30, a nawet więcej litrów deszczu na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze to będą opady słabe. W wielu miejscach pojawi się zaledwie mżawka. Na północy możliwe są też lokalne mgły. W Tatrach deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura nadal dodatnia. Nad ranem spodziewamy się od 3 do 9 stopni. Wiatr w nocy słaby i umiarkowany. Silniej powieje wysoko w górach i nad morzem. I tam spodziewamy się porywów do około 65 km na godzinę. Jutro rano wciąż na krańcach południowo-wschodnich może jeszcze mocno padać, ale ta strefa opadów będzie bardzo szybko wychodziła za naszą wschodnią granicę. No i już przed południem zaczną się tutaj pojawiać przejaśnienia. Natomiast w głębi kraju, a także na północy będzie dużo chmur, lokalnie popada deszcz lub mżawka. Rano na Podlasiu mogą się jeszcze utrzymywać mgły. O godzinie 10 na termometrach zobaczymy od 3 do 11 stopni. Po południu utrzyma się taka duża różnica temperatury. Miejscami na północy będzie zaledwie 5 stopni, a na południu temperatura wzrośnie do nawet 14. Poza tym w Polsce południowej prognozujemy sporo pogodnego nieba, natomiast w centrum i też na północy zachmurzenie ma być przeważnie całkowite. No i wciąż może tam padać słaby deszcz bądź mżawka. Wiatr na północy słaby, na południu umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w Warszawie osiągnie 991 hektopaskali. W niedzielę deszcz na północy oraz początkowo także w głębi kraju. Im dalej na południe, tym więcej pogodnego nieba. Na termometrach od 10 do 17 stopni. W poniedziałek jeszcze cieplej i po ustąpieniu mgieł na przeważającym obszarze będzie sporo słońca. Jedynie na wybrzeżu wciąż może się chmurzyć, padać i silnie wiać. Przełom października i listopada. W tym roku dość ciepły, bez przymrozków, ale wciąż miejscami będzie deszczowo. A na koniec prognozy przypominamy, że w weekend zmieniamy czas z letniego na zimowy, więc w weekend śpimy o godzinę dłużej. Do zobaczenia.